Witamy serdecznie prezydent miasta Hanna Zdanowska. Elżbieta Rusiniak, przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych. Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Kurator oświaty Jan Kamiński. Komendantka chorągwi łódzkiej ZKP harcmistrz Ewa Grabarczyk. Prorektor Politechniki Łódzkiej profesor Piotr Panelt. I komendant wojewódzki policji inspektor Dariusz Panachowicz. Przywitajcie ich na scenie. Gorącymi brawami, serdeczniej, dłonie w górę, witamy gospodarzy! To jest powitanie w społeczności BAT. Dziękuję wam bardzo, a teraz bardzo proszę, żebyście z dłoni ułożyli serca. Ułóżcie z dłoni serca i to jest serce do serc. To jest właśnie tak, że z każdej ze stron to serce do serca mówi: bijemy dla siebie, bijemy po to, żeby świat był dobry, żeby świat był braterski, jak mówią harcerze, żeby ten świat był bez uzależnień, bez narkotyków, bez przemocy, bez nienawiści, żeby to był piękny, nasz, dobry świat. Proszę państwa, i tak usłyszymy w tej intencji 8 gongów i z tym sercem zbliża się już do mikrofonu prezydent miasta Hanna Zdanowska. Witamy serdecznie. Kochani, witam serdecznie w Łodzi. Bardzo się cieszę, że właśnie tutaj pokażecie, nie tylko myślę, że swoim rówieśnikom w Łodzi, ale w całej Polsce, że jedynym uzależnieniem jest teatr, muzyka, taniec. To jest wasze uzależnienie. Bardzo się cieszę, że wybraliście taką drogę dla siebie. Przy okazji chciałam podziękować bardzo organizatorom, że właśnie zdecydowali się na to, żeby ten przystanek odbył się w Łodzi. Przystanek Łódź. Przystanek PAT, przystanek Łódź. Kibicuję gorąco, cieszę się bardzo. Wszystkiego najlepszego, kochani. Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi. Pierwszy gong, uwaga, uwaga. I brawa za pierwszy gong. Pani prezydent, serdecznie za to dziękujemy. Przystanek Łódź, jak pani powiedziała, właśnie się zaczął. Dziękujemy za to, że gospodarz miasta był do tego tak dobrze przygotowany, byśmy mogli wszyscy dzisiaj pani powiedzieć to wielkie dziękuję. Proszę państwa, przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych, kobieta, która uratowała PAT na drugim przystanku w Nidzicy, jest z nami każdego roku i tworzy program Razem Bezpieczniej w całej Polsce, pod którego skrzydłami Razem Bezpieczniej jest społeczność PAT-u, Elżbieta Rusiniak! Kochani, witam was z całego serca. Jak szybko mija czas. Dopiero był 7 przystanek, magiczny, ale słuchajcie, ta sala Atlas Arena jest też magiczna. A dlaczego? Bo jesteście wy, bo tu jest, jesteście wy, patowicze, społeczność PAT-u. Kochani, ja wam życzę wspaniałych wspomnień stąd, ale zanim będą te wspomnienia, dużo się tu zdarzy. Cieszcie się tą chwilą, radujcie się, przeżywajcie ją każdym swoim cząstką ciała i pamiętajcie, że macie sekret. Sekret tutaj i o tym, wy o tym pamiętajcie. A ten sekret, którym wy wiecie, jest ode mnie także dla was. Kocham was. Elżbieta Rusiniak, drugi gong. Pani naczelnik, drugi gong. Uwaga, bądźcie gotowi. Cisza. I brawa. Drugi gong. Elżbieta Rusiniak, przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych. Proszę państwa, właśnie na konferencji w marcu w Warszawie programu Razem Bezpieczniej statuetka, która stoi obok gongu, statuetka przechodnia, przekazana została z Lublińca do Łodzi. Gospodarze, gospodarzom, gospodarze 7, gospodarzom 8 przystanku PAT. I dzisiaj ta statuetka tutaj w Łodzi jest od marca. Podziękujmy za to raz jeszcze. Na konferencji w MSW przyjęła pani prezydent miasta. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, pani wojewoda, wojewoda łódzki, absolutnie
niezwyciężona w tej roli, która powiedziała: całe województwo łódzkie jest gotowe na pat. Jolanta Chełmińska. Witam, potwierdzam to. Czekaliśmy na to spotkanie, bo myślę, że ta radość, która towarzyszyć wam będzie przez te wszystkie dni, nam się udzieli. Będziemy tęsknić za wami i cieszyć się, że mogliście być tutaj. Wszystkie miasta, przedstawiciele wszystkich miast i miasteczek polskich byli powitani, ale wiem, że wśród nas są dwie grupy, jedna z obwodu chmielnickiego, druga z obwodu wołyńskiego na Ukrainie. Powitajmy ich serdecznie. Witamy Ukrainę! Przekraczamy granice Polski, idziemy dalej, więc ta radość niech się udziela i tym naszym, waszym rówieśnikom i nam, bo czasem trzeba mieć w sobie trochę dziecka i wam tego życzę, żeby cieszyć się życiem. Wszystkiego najlepszego życzę. Bądźcie zdrowi i radości. Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki, proszę państwa, na patosferze. Wracamy, uwaga, uwaga, teraz będzie gong, cisza. I brawa. Dziękuję pani wojewodo. Na patosferze staniemy właśnie przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta i o godzinie 12 w tym gmachu otworzą się wszystkie okna i Urzędu Miasta, i Urzędu Wojewódzkiego i tam wykonamy gest serc, bo w tych oknach będą gospodarze miasta i województwa z nami na patosferze i już dzisiaj do tego zachęcamy brawami. Patosfera, piątek, godzina 12, hejna łódzki i nasze serca. Brawa, do spotkania na patosferze. Proszę państwa, dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za przyjęcie grupy sztabowej od kilku dni, dziękujemy za wszystko, co pan zrobił w tej sprawie, panie marszałku, a uczynił pan wiele. Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Życzę, aby taka wspaniała atmosfera towarzyszyła wam przez te 6 dni w Łodzi. Nowych przyjaźni, świetnych wspomnień, dobrej zabawy, nauki, aktywności. Pamiętajcie, że jak wrócicie do siebie, wszyscy wam będą tego zazdrościć. I jeszcze jedno. Łódź jest? Sieradz? Radomsko? Bądźcie gościnni przez te 6 dni dla wszystkich. Witold Stępień. I Pabianice. Uwaga, gong pana marszałka zabrzmi w tej chwili. Słuchamy. 4. gong. A zatem jesteśmy w połowie, proszę państwa. To był 4. gong. W tej chwili chciałbym, żebyśmy otwierając 8. przystanek PAD, jeszcze 4 uderzenia przed nami, tak jak bicie serc, przywitali wszystkich, dzięki którym także tutaj możemy witać z całej Polski transmisji internetowej online. Witamy tych, którzy oglądają nas w internecie. Pozdrawiamy. Proszę państwa, w Warszawie odebrał statuetkę lidera wśród kuratorów, bo tak dobrze przygotował projekt i działanie PAD przez E w województwie łódzkim. Jan Kamiński, kurator oświaty. Witam serdecznie wszystkich uczestników 8. przystanku PAD. Bardzo się cieszę, że postanowiliście część wakacji przeznaczyć na przyjazd tutaj do Łodzi. Na pewno nie będziecie żałować. Myślę, że program, który na was czeka, spełni wasze oczekiwania. Będziemy wspólnie oglądać, słuchać, ale także sami tworzyć sztukę. Życzę wam tego z całego serca. Gratuluję organizatorom i życzę nam wszystkim udanego, przyjaznego, radosnego i bezpiecznego przystanku. Dziękuję. Jan Kamiński i gong kuratora oświaty, który wybija szczęśliwe chwile na przystanku. Piąty gong kuratora oświaty. Proszę państwa, 6. gong, harcmistrz Ewa Grabarczyk, łódzki komendant chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Dziękujemy za służbę druhnie komendantce, bo ta służba już dzisiaj widać, jak bardzo jest potrzebna.
Kochani, ja przede wszystkim właśnie dziękuję tym wszystkim, którzy od 2 dni już tutaj pracują, od soboty są, a wiem, że są wśród nich harcerze. Bardzo dziękuję wam za tą służbę i nie tylko harcerzom z Łodzi, harcerzom z całej Polski. Natomiast myślę, że spośród was jest również wielu harcerzy, dlatego chciałabym was przywitać tak bardzo po harcersku. Druhny i druhowie, kochani uczestnicy, czuj, czuj! Czuj, czuj! Czuj, czuj! Dzięki. Harcmistrz Ewa Grabarczyk, 6. gong. Proszę państwa, 7. gong. Wielkie podziękowanie za Politechnikę. Tam będzie kilkanaście warsztatów artystycznych. Także transmisja online, także Radio Żak Studenckie i wiele dobrodziejstw. Proszę państwa, prorektor do spraw nauki, profesor doktor habilitowany inżynier Piotr Panet. Witam was w imieniu całej Łodzi Akademickiej. Życzę cudownej zabawy przy nauce i nauki przy zabawie. Mamy dużo warsztatów. Mamy nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie i mamy również nadzieję, że wrócicie później już jako studenci miasta Łodzi. Dziękuję. Zapraszał prorektor Politechniki Łódzkiej, gong rektora. To był rektorski gong, zwiastujący już niebawem rok akademicki, ale wcześniej wakacje, ale może dla niektórych rok akademicki w tej uczelni, w Politechnice Łódzkiej. Trzymamy za to kciuki. Proszę państwa, i 8. gong mówiący o tym, że to 8. przystanek PAD właśnie się zaczyna. Policjant, który od samego początku wszędzie w Polsce wstawał na każdej odprawie i mówił, proszę państwa, pani prezydent, pani wojewoda, pan marszałek, cała Łódź gotowa jest na przystanek PAD. Gotowa jest także łódzka policja, komenda wojewódzka, komenda miejska, oddział prewencji. Wszyscy ci, którzy wspierają młodych ludzi w tym, by przeszli przez swoje młode życie zbuntowani, kreatywni, zwariowani, ale bez konfliktu z prawem. Człowiek, który sam sobą mówi, że jest tak bardzo z wami, że tak bardzo chciał, aby ten przystanek PAD tutaj był także jego biciem serca. To jest komendant łódzki policji, komendy wojewódzkiej, wielki przyjaciel naszej społeczności. Inspektor Dariusz Banachowicz. Życzę wam bezpiecznego pobytu w Łodzi. I żyjcie tak, żeby zawsze można było wam zaufać. Bez przemocy, bez narkotyków, bez uzależnień. Powodzenia. Uwaga, bądźcie gotowi na 8. gong. Na brawach wyskakujemy w górę. Teraz! Wielkie podziękowanie, proszę państwa. Zaczął się 8. ogólnopolski przystanek PAD. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy z nami są. Dziękujemy wicedyrektorowi Narodowego Centrum Kultury, panie dyrektorze, pan Edward Chudzik. Dziękujemy, że pan z nami jest, panie dyrektorze. Narodowe Centrum Kultury, pozdrawiamy pana dyrektora. Dziękujemy pani wiceprezydent Agnieszce Nowak. Dziękujemy szefom Atlas Areny, pani dyrektor zespołu szkół numer 19. Dziękujemy wszystkim gospodarzom małych i dużych miejsc. Dziękujemy opiekunom grup, policjantom, nauczycielom, pedagogom, policjantom, którzy z wami tutaj przyjechali. Dziękujemy każdemu, rodzicom. Pozdrowienia dla rodziców, uwaga! Pozdrowienia dla rodziców, łączę online. Pozdrowienia dla rodziców. Oglądajcie nas w internecie. Dziękujemy gościom. Przejście w środku. Brawa dla gospodarzy. Brawa dla gospodarzy. Jeszcze raz zwróćcie się do nich twarzami. Dziękujemy brawami.